Witam Ciebie bardzo gorąco w ten majowy dzień w siedlisku czterech wiatrów. Czterech? Tak, każdy wiatr to pewna wartość. Pierwszy wiatr to wiatr ziemi, mateńki ziemi, gdzie symbolem jest wąż. To jest ta energia wirowa, która idzie z ziemi, od niej do nas i do świata. I właśnie tym wirem idzie światło do wszystkiego, co żywe na ziemi. Mateńka wód, ale też my ją prosimy, by nauczyła nas piękna, by pięknie stąpać po ziemi i pięknem dotykać. No jest jeszcze wiatr odwagi, wiatr duszy, który pomaga nam zbierać informacje z dysku wszechświata, łączyć się ze wszystkim, co jest, i wiatr ducha, który pomaga nam realizować wielkie marzenia. I ten, kto uważa, że jest coś niemożliwego, nigdy wielkich marzeń nie zrealizuje. Mam tutaj w tle nasz dom kopułowy. To tu już czwarty raz rzędu będziemy spotykać się już właściwie za 3 tygodnie na weekendzie z okazji przesilenia letniego. Co robimy? Za każdym razem inaczej, ponieważ ja proszę serca o prowadzenie. I na pewno jest to pierwszy dzień, gdzie stalamy się z sobą, gdzie coś odreagowujemy, uwalniamy, podnosimy wibracje, by drugiego dnia w różny sposób, jaki tutaj przychodzi na ten czas, by kreować, by wykorzystać te przesilenie letnie, by wykorzystać tą moc, która tą falę łączącą ziemię z niebem. Miejsce do wyciszenia jest idealne, daleko od przemysłu, cicho, spokojnie, ptaki, szum drzew i zapach traw, łąkowych kwiatów. I jeśli chcesz się wyciszyć z dala od zgiełku domowego, rodzinnego, miastowego, to jest to świetne miejsce, by wspólnie z tymi, którzy podążają ścieżką serca, by tutaj spędzić te 2 dni. Ścieżka serca nas najbardziej interesuje. A już niektórzy z Was wiedzą, choć ciągle jeszcze jest tych mało, że mamy czakrę Chrystusową. Ona jest związana właśnie z połączeniem ze wszystkim. To jest połączenie ze wszystkim, co jest. I tu największą moc możemy uzyskać na nasze życie. I to właśnie sztuka polega na tym, żeby tą moc poczuć, żeby ona nas przeniknęła, otuliła i żeby dała oznaki też fizyczne w naszym życiu. Piękno. Dzisiaj usłyszałam takie piękne powiedzenie, choć mam różne podpowiedzi, jak szybko wznosić się, jeśli tam umysł coś gdacze, a my chcemy się wyciszyć, zastanowić nad czymś, czy zadać pytanie i dostać odpowiedź, czy w ogóle się wyciszyć, bo to jest podstawa, żeby coś dobrego w życiu nam wychodziło, no to jest takie tutaj podpowiedź od ludzi mieszkających na terenie Meksyku i tych okolic, jak oni w chwilach świętowania czy w trudnych chwilach z jakich słów korzystają. To jest: jestem z pięknem, jestem w pięknie i żyję w obecności piękna. Także wprowadźmy te piękno do naszego życia. Staram się to mówić, podpowiadać za każdym razem, piękno przyrody. Bo gdzież można się lepiej wyciszyć niż w przyrodzie? Nie każdy ma las pod bokiem. Tu mamy wielkie lasy, duże lasy, dukty spacerowe. Mamy domek tutaj holenderski, gdzie są noclegi z łazienką, kuchnią. Taras tutaj na tym, w tym domku, z którego nagrywam, gdzie można sobie posiedzieć, pomedytować,
porozmawiać. Także moi kochani, zapowiada się jak zwykle oryginalnie, zapowiada się świetliście. No, z tym światłem, na jakich poziomach pracujemy? Możemy powiedzieć, no, człowiek jest strukturą, materialną strukturą do jakiegoś poziomu, człowiek, tak? Ta struktura materialna, czyli węglowa, węglowo-krzemowa, krzemowa, no i ta plazmowa. Inaczej możemy powiedzieć, pracujemy z ciałem, z duszą, czy z duchem. I to wszystko jest prawda. Są też takie poziomy, tak jak te warstwy aury, nasze płaszcze, że dziewiąty to już ten krystaliczny poziom jest. Czyli już od dziewiątego poziomu wchodzimy w tą lekkość. Już wyskakujemy z tego poziomu gęstego. Ale też są wyższe poziomy. I pamiętam w 2012 roku takie medium mnie obserwowało, jak ja wchodzę na różne przestrzenie. I zarejestrował wtedy, że dotknęłam, że weszłam w poziom 13 i tego nam wszystkim życzę, abyśmy w podróżach wewnętrznych, w kreacji wchodzili na poziom 13. Życzę nam wszystkim, abyśmy umieli się szybko wyciszać, bo nawet jeśli ktoś nam mówi słowa i czuje się nieswojo, boli, rani mnie ktoś, to trzeba podziękować, bo on pokazuje, że jakiś śmietnik z przeszłości noszę. My mamy zaakceptować ten śmietnik oczywiście, ale też go uwolnić, odpuścić, znaczy ja widzę coś pięknego w tym, co było, bo zbierałam doświadczenia, już wiem, czego nie robić, a co robić. I tak idziemy krok po kroku ścieżką serca, czyli nic nie odganiamy, odpuszczamy. Nic nie krytykujemy, bo jeszcze bardziej pozwalamy, by ego kierowało naszym życiem. I tutaj z tego miejsca serdecznie jeszcze raz Ciebie zapraszam. Zapraszam Cię do wspólnej celebracji światła, celebracji ciała, związków i przepływu między tu my jako ta rura praniczna jesteśmy w przepływie, w tym flow między źródłem Ziemi a źródłem kosmicznym. I to wszystko jest w nas, tylko ma różne nazwy. I jeśli powiesz mi, że te nagranie, to co powiedziałam, zmobilizowało Ciebie do przyjazdu tutaj, to naprawdę będę bardzo uradowana. Zapisy się już zaczęły i dla zainteresowanych wysyłam program organizacyjny. Więc bardzo się ucieszę, kiedy Ciebie zobaczę. Przytulam Ciebie serdecznie i przeżywajmy piękne chwile jak najczęściej na łonie natury.